Zresztą próbuje im wszystkim dorównać, znajdując się na tej czwartej, piątej pozycji już od początku sezonu. Lewą stroną teraz właśnie goście i mamy bramkę! Tak jest, bardzo szybka odpowiedź po tej straconej piłce. Znakomite wykończenie Wiaczesław Korzemiaka. Betowski do Kołesnykowa. Już ma dzisiaj jedną asystę na swoim koncie. Teraz bramka numer 2. O, tego się chyba nikt teraz sporo nie spodziewał, bo to nie była tak oczywista pozycja do oddania strzału, ale absolutnie nikt nie podszedł teraz do jednego z zawodników Leszna. Lubi grać 1-1, lubi grać między jednym zawodnikiem i mijać go sztuczkami technicznymi. Teraz znowu dobra próba, która kończy się bramką. Futsalówka wypluta przez golkipera. Reiter Toruń wpada pod nogi zawodnika z Leszna i to musiał być gol na 3-0. Do lewej strony ponownie Krzysztof Elsner. Nie ma za bardzo z kim pograć, wybiera więc grę z golkiperem. Ryzykował na parło i pusta bramka, jak to się zakończy? Musi być gol i jest! Jest gol numer 4! Małyszko. Gajego. Małyszko, piłka przekazana, gdy już tutaj świetny zwód, ale słupek od Gajego. Tym razem w drużynie Torunia, no trzeba reagować, musi reagować szkoleniowiec gospodarzy. Teraz zagranie, no i ma tę swoją bramkę Daniel Gajego. Nie udało się kilkadziesiąt sekund temu, udaje się teraz, gracz z numerem 6 zdobywa swoją bramkę i też 5 dla Leszna. Niezależnie ile by tych goli Leszno zdobyło, im tak, im będzie mało. Są bardzo dobrze przygotowani na to spotkanie. Czy był faul? Sędziowie gwiżdżą. To oznacza, że będziemy mieli przedłużony rzut karny. 5 bramek straconych, a może być ich teraz 6. Zaraz się przekonamy. Siecla, nie ma bramki, na parło. Z dobrą interwencją wyczekał Kraśniewski, który dzisiaj wcale tak dużo minut od trenera nie dostał. Świetnie teraz drużyna Leszna. Czy to będzie bramka numer 6? Tak jest! No wręcz wepchnięta futsalówka do siatki przez Daniela Gajego, ale tyle wystarczy na drużynę z Torunia. Znakomita dwójkowa akcja Jose Luisa Tangarife i właśnie Daniela Gajego. Rodriguez zatrzyma się, nie ma znowu miejsca do przegrania piłki do przodu. No i taka wymiana podań, proszę zobaczyć, ile czasu już uciekło w tym jednym ataku i bramka jest pusta. Gdyby tego było mało. Nie ma bramkarza, nie można bronić rękoma. Piłka wysoko zawieszona. No i właśnie, tyle wystarczyło, żeby zdobyć bramkę kolejną. Doskonale o tym Rajmund Siecla wiedział. Cały czas doping kibiców Leszna. No i znowu pusta bramka. Jak to się zakończy? Czyżby trafienie? Tak jest, to piłka wtoczyła się za linię bramkową, ale jakie to ma znaczenie? Absolutnie żadne. No tutaj musiałaby padać bramka co najmniej 1 na minutę dla Torunia, żeby jeszcze coś z tego spotkania wyciągnąć. Oczywiście my z ostatecznym werdyktem czekamy, bo kto wie, walkowery też się w futsalu zdarzały. Nie przychodzi mi żaden teraz pomysł do głowy, dla którego miałoby rzeczywiście Leszno do tego walkoweru doprowadzić, ale proszę bardzo, bramka numer 9. Szkoda, że tak długo czekaliśmy na akcje bramkowe Torunia w tym spotkaniu. Już zawodnicy zbiją sobie piątki, poklepią się po plecach. Nie dokończą tego spotkania żadnym atakiem, żadną bramką. Ta 10 dzisiaj nie padnie, ta bariera nie zostanie przełamana, ale dla Leszna wydaje się, że to większego znaczenia absolutnie nie ma. FC Reiter Toruń przez całe 40 minut nie zdobył żadnej bramki, ba, on przez 80 minut nie zdołał wpisać się na listę strzelców, bo w poprzednim meczu z Piastem Gliwice przegrał także 0-4.